130 lat temu na trasie wyścigu zwanego Starszą Panią stanęli amatorzy. I w zasadzie tak jak my dzisiaj, amatorzy, stoimy na starcie wyścigu Liège-Bastogne-Liège. Będziemy jechać dystans najkrótszy, 80 km. Czeka nas sporo podjazdów, ale damy radę. Wyobraźcie sobie, że przejechaliśmy już 12 km, z czego 10 to było w zasadzie zjazd. Dla wszystkich tych, którzy szybko policzyli, że z Liège do Bastogne i z powrotem do Liège jest ponad 200 km, tak, macie rację. Z tym, że jest to rajd dla amatorów. I 255 km najdłuższa trasa, tak, dla takich zatwardziałych kolarzy jest. Jak widzicie, właśnie stoimy przy tabliczce 147, to dla takich bardziej zaawansowanych. I 81 km, to jest trasa, którą jedziemy, taka trasa dla amatorów, początkujących sympatyków kolarstwa. Także nie zamęczę Witka, aczkolwiek podjazdów będzie sporo. Dlatego, że najbliższy podjazd czeka nas za niecałe 4 km. Jesteśmy już po naszym pierwszym podjeździe, stromym, bardzo stromym i długim. Teraz jesteśmy w połowie bardzo długiego zjazdu, na którym sobie odpoczywamy. Na trasie się już trochę uspokoiło, chociaż właśnie widzicie mnóstwo kolarzy za nami, ale jesteśmy na kawałku tym na 80 km. Wracając do Liège-Bastogne-Liège, jak pewnie policzyliście, pierwsza edycja odbyła się w 1892 roku. Wtedy jeszcze na trasie Spa-Bastogne-Spa z niecałej chyba setki kolarzy, którzy wzięli udział, do mety dojechało zaledwie 17. I od tamtej pory Liège-Bastogne-Liège jest jednym z pięciu pomników kolarstwa, pomników strasznie trudnych, jednodniowych wyścigów kolarskich. Jednym z pięciu, pierwszy, który się odbywa w sezonie, to Milano San Remo. Tak, jest to jeden z najdłuższych, o ile nie najdłuższy rajd jednodniowy, dlatego że Milano San Remo, trasa ma prawie 300 km. Które to kolarze przejeżdżają w ciągu jednego dnia. Na szczęście jest tam więcej z góry niż pod górę, no bo zaczyna się w Mediolanie, a kończy nad morzem w San Remo. I taka mała ciekawostka. W 2017 roku kto wygrał Milano San Remo? Ten sam, który wygrał w tym roku Amstel Gold Race. Witek, pamiętasz? Michał Kwiatkowski. Swoją drogą, Michał Kwiatkowski w tym roku jedzie również w Liège-Bastogne-Liège i życzymy mu wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zwycięstwa. Właśnie się posililiśmy, jesteśmy mniej więcej w połowie całego dystansu, a przed nami Côte La Redoute, czyli podjazd, na którym Wout van Aert wygrał. Podjazd mający 2 km. Jak wspominaliśmy o pięciu monumentalnych wyścigach, to pewnie wszyscy już sprawdzili, jakie to wyścigi poza Milano San Remo. Ale dla formy podajemy kolejny. Kolejny to The Ronde van Flandre. Czyli dookoła Flandry. W tym wyścigu niestety na podium, znaczy wśród zwycięzców nie mamy polskich akcentów. Ale wyścig dookoła Flandrii, symboliczny, przejechaliśmy z Witkiem kilka tygodni temu, z którego to wyścigu Witek dumnie nosi swoją czapeczkę. No cóż, najedliśmy się, odsapnęliśmy, to teraz czas się wspinać.
No i wspięliśmy się na La Redoute. Za nami w tle kamień symbolizujący to wzniesienie, tą wspinaczkę. A ja wrócę na chwilę do kolejnych monumentalnych wyścigów. Trzeci w sezonie monumentalny wyścig to Paryż-Roubaix, zwany Piekłem Północy. Tak, i to żeśmy sobie zrobili symboliczną jazdę w zeszłym tygodniu po Belgii, po Flandrii. W Paryżu-Roubaix niestety na wśród zwycięzców brak polskich akcentów, ale jest dużo Holendrów. Znany nam Jan Janssen, również znany Jan Raas, pięciokrotny zwycięzca Amstel Gold Race i tegoroczny zwycięzca Dylan van Baarle. Swoją drogą w tym roku na Paryż-Roubaix padł rekord czasu, który właśnie należy do Dylana van Baarle. Jeżeli chodzi natomiast o wzniesienie La Redoute, to ono rozpoczyna się w miejscowości Evaille, z której to pochodzi, parafrazując Stefana Siarę-Siarzewskiego, sprawca klęski i upodlenia Michała Kwiatkowskiego w 2017 roku na Amstel Gold Race, niejaki Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, który swoją drogą jest zwycięzcą którejś tam edycji Liège-Bastogne-Liège, jak również jest czterokrotnym zwycięzcą Amstel Gold Race. A wracając do roku 2017, przypomnę, Milano Sanremo zwyciężył Michał Kwiatkowski. Ten sam Michał Kwiatkowski był drugi w Amstel Gold Race, tuż za Philippem Gilbert. I w 2017 roku trzeci Michał Kwiatkowski na Liège-Bastogne-Liège. I tak na dobrą sprawę w 2017, po obejrzeniu tego finiszu zaraz za Kauberg, zacząłem tak na poważnie jeździć na rowerze szosowym. No ale starczy gadania, bo przyrośniemy tu do ławki, trzeba jechać dalej. Wspinaczka rowerowa to nie lada wyzwanie, w którym dzięki własnej masie i sile nacisku na pedały przeciwdziałamy sile grawitacji, która chce tą naszą masę ściągnąć w dół. Przy znikomej masie kolarza, tak jak Witek, siła nacisku na pedały jest niewielka i właściwie za mała, żeby wciągnąć nas na górę. Dlatego Witek wybrał podejście na nogach. Przy masie ogromnej korzystna jest jazda slalomem, która niejako zmniejsza nachylenie wzniesienia. Ja stosuję kombinację kilku tych metod i jak widzicie, dosyć skutecznie wspinam się na wzniesienie. A za każdym wzniesieniem czeka na nas zazwyczaj piękny widok, a z pewnością zjazd. Czwarty monumentalny wyścig. Właśnie jedziemy, więc nie trzeba za dużo o nim opowiadać, bo jest w filmie. Dokładnie. I tak jak to mówią, jeden obraz jest wart 1000 słów, a 20 sekund filmu jest warte 1000 obrazków przy 50 klatkach na sekundę. Czeka nas właśnie jeden podjazd. Tutaj jest tabliczka. 1300 metrów. Średnie nachylenie 11%. Mam nadzieję, że damy radę. A dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, dlaczego Liège-Bastogne-Liège, w którym no niestety wśród zwycięzców znów nie ma polskich akcentów, dlaczego ten wyścig ma przydomek Starsza Pani? No dlatego, że jest najstarszy z tych wszystkich wyścigów monumentalnych. Przypomnę, w tym roku jest dokładnie 130 lat, odkąd odbył się pierwsza edycja. Właśnie się dowiedzieliśmy, jak się wymawia nazwę tego podjazdu. Rochefoucauld. 11%.
Na Chorza Foką Witek zmienił taktykę i wspiął się całkowicie na kołach. Tu udało mi się sfilmować kolejnego kularza, który chciał się trochę ogrzać przy sławie i sukcesie Witka w tym rajdzie. Powoli się zbliżamy do mety i został nam do wymienienia jeszcze jeden kolarski monument. Giro di Lombardia. Tak, to jest piąty z monumentalnych wyścigów kolarskich. Nam do mety zostało 8,5 km i właśnie przejechaliśmy ostatni klasyfikowany podjazd. O długości prawie 5 km i średnim nachyleniu 6%. Muszę przyznać, że Witek nie dość, że przejechał go na kołach, to jakby zbierał wszystkie łapki w górę, które mu dają ludzie po drodze, to chyba tych łapek by miał cały worek już. Pytanie, jakby ci kolarze bez tych łapek pojechali dalej. Nam ostatnie 8,5 km do mety zostało. Czujemy się wypoczęci i zupełnie niezmęczeni, także damy radę. Witek tu się pożywia, zbiera siły na finisz, żeby wjechać jak strzała. A ja zapomniałem powiedzieć o dosyć ważnej rzeczy. Mianowicie, wszyscy wiedzą, że naprawiam po drodze napotkanym ludziom opony. Ale nie, już wszedłem na wyższy poziom. Opony to ludzie umieją sobie sami naprawić. Na podjeździe tym Roche au Faucon napotkaliśmy na kolegę kolarza, któremu korby przestawiły się tak, że miał przesunięcie prawie że 360 stopni pomiędzy korbami. To się domyślacie, że nie za bardzo mógł jechać. Ale że miał korby w systemie Shimano, które no, co by nie mówić, są dobre, ale jak widać się psują. Jednak można je naprawić. Ręce mam brudne. Ale korby zostały naprawione. I chłopak pojechał dalej. A już się szykował na to, że zadzwoni po samochód techniczny. Mamy z nim pamiątkowe zdjęcie. Na szczycie wspinaczki. I kto wie, może go spotkamy na mecie. Dojechaliśmy, dostaliśmy medale i możemy pojechać na zasłużony odpoczynek. Dokładnie. Przejechaliśmy całą trasę bez żadnej awarii, bez problemów, z uśmiechami. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że Witek poczuł respekt przed tym rajdem, dlatego że zdecydował się, żebyśmy wzięli linę. Na szczęście lina była niepotrzebna, bo Witek jest bardzo silny. No nie jesteśmy najlepszymi góralami, ale radzimy sobie jak możemy. Witek jest bardzo silny, dojechaliśmy i powoli będziemy się kierować do samochodu. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego weekendu. I tu właściwie mogłaby się zakończyć nasza relacja, gdyby nie to, że w domu odkryłem, iż pewna sytuacja została nagrana na kamerę. I dzięki temu mogę wam opowiedzieć, jak zostałem królem Roche au Faucon.
tym celu wróćmy do podnóża tego wzniesienia. Zwróćcie uwagę na kolarza, który ze zdziwieniem przygląda się swojemu rowerowi. Nie zauważyliście go na początku. My też nie. Po prostu pojechaliśmy dalej, ale on dzielnie wspinał się na nogach pod górę. Tutaj ponowił próbę wpięcia się w rower i wjechania pod górę. Nie wiem, co on chciał osiągnąć. Czy to nowy styl? Delfinem na rowerze? Jednak nie szło mu za dobrze, w przeciwieństwie do Witka, który dzielnie piął się pod górę. Tutaj podjechałem i zapytałem, czy mu nie pomóc. Chłopak nie za bardzo wiedział jak. Ja w sumie też nie. Ujęcie może nie jest najlepsze. Tak jak mówiłem, nieplanowane. No, starałem się dotrzymać poziomowi chodnikom Paryża. Niezwłocznie zabrałem się za naprawę. Jednak zdjęcie tej przekręconej, uszkodzonej korby nie było takie proste. Jak pewnie widzicie, chłopak nie był przekonany, czy to dobry pomysł, czy się uda naprawić. Po jego minie widać, że miał sporo wątpliwości. Korbę udało się zdjąć i tu pokazuję mu, że część wielowypustów została niestety bezpowrotnie uszkodzona. Jednak moim zdaniem nadal można było tą korbę założyć i jechać dalej. Nadal widzicie wątpliwości posiadacza roweru. Ponieważ wielowypust na suporcie i w korbie był pełny opiłków metalu, założenie tego nie było takie proste. Musiałem posłużyć się młotołapką, co przyniosło zamierzony efekt. Nie od razu, ale w końcu przyniosło. Korba jest już na swoim miejscu. Okazało się, że brakuje jednej śruby, która zaciska korbę na suporcie. No cóż, na jednej można jechać, chociaż lepiej na dwóch. Wygląda, że wszystko jest sprawne, chociaż kolega twierdził, że przerzutka mu się przestawiła. Tak naprawdę, ponieważ zębatki wysunęły się na zewnątrz, no to przerzutka nie była w stanie wrzucić łańcucha na największą zębatkę. Tu krótka kontrola. Moim zdaniem wszystko działa. I spójrzcie na minę tego człowieka. Chyba w tym momencie faktycznie uwierzył, że ten rower da się naprawić i będzie mógł na kołach dojechać do mety. Ja mogłem spakować swoje narzędzia, a on założył okulary i ruszył w drogę. Witek czekał na niego na szczycie Roche-à-Faucon. Czy chłopak dojechał do mety? Mamy nadzieję, że tak. Na pewno dojechał na szczyt, gdzie nazwał mnie królem.